Szanowni Państwo, kiedy skończyła się II wojna światowa, mieliśmy pecha wylądować po złej stronie żelaznej kurtyny. Nasi ojcowie, dziadkowie żyli w niewoli, nie mogli się rozwijać gospodarczo, nie mogli podróżować po świecie, nie mogli mówić nawet tego, co myślą. Po drugiej stronie tej kurtyny były państwa, gdzie panowała wolność gospodarcza, wolność słowa, gdzie można było się rozwijać, podróżować i żyć normalnie. Dlatego Polacy przez dekady tęsknili za tym Zachodem, za tą oazą wolności. Unia Europejska w latach 80., 90. zajmowała się właśnie zwiększaniem wolności, eliminowaniem różnego rodzaju barier, regulacji, walką o wolny handel oraz wolny rynek. Wyniki były spektakularne. Mieliśmy dekady wzrostu gospodarczego, to znaczy oni mieli w Europie Zachodniej. Jeszcze w latach 90. gospodarka europejska była znacznie większa od gospodarki amerykańskiej. PKB per capita w Unii Europejskiej było większe od tego amerykańskiego. I wtedy, pod koniec lat 90. coś zaczęło się psuć. Unia Europejska niestety zaczęła się zmieniać. Przestali walczyć o to, żeby można było się bogacić, rozwijać, żeby była konkurencja, żeby lepsze firmy wygrywały ze słabszymi. Unia Europejska poszła w kierunku regulacji, biurokracji, protekcjonizmu oraz bardzo szaleńczej polityki klimatycznej, a także wspólnej waluty euro, która tak naprawdę nie jest korzystna dla wszystkich państw strefy euro. Wyniki były tragiczne. Jeszcze w 2008 roku gospodarka europejska była o 8% większa od tej amerykańskiej. Obecnie jest 23% niższa i to pomimo poszerzenia się w tym czasie Unii Europejskiej. Zachód, rozumiany jako zachodnia część Unii Europejskiej, zaczyna stać w miejscu, przestaje się rozwijać. Dość powiedzieć, że Niemcy, które chyba na tym wyszły najlepiej, mają zaledwie 14% większe PKB niż w roku 2008, ale Włosi mają 9% niższe, Hiszpanie mają 7% niższe, Francuzi również są biedniejsi niż byli w roku 2008. Przyszłość również nie wygląda dobrze. Jeśli patrzymy na to, co się dzieje obecnie w światowej gospodarce, to tam Europy w zasadzie nie ma. Z roku na rok tracimy swoje miejsce, a niestety będzie gorzej. Firmy europejskie wydają na badania i rozwój 8% mniej od ich odpowiedników w Stanach Zjednoczonych i rozwijają się 40% wolniej. Spośród 1300 jednorożców, czyli tych startupów o wycenie ponad 1 miliard euro, dolarów, 600 jest w Stanach Zjednoczonych, 300 w Chinach, a w Europie zaledwie 60, nawet mniej niż w Indiach. Prywatne firmy w Stanach Zjednoczonych zainwestowały w sztuczną inteligencję 200 kilkadziesiąt miliardów dolarów, chińskie 100 miliardów. Europejskie zaledwie kilkanaście. Spośród pierwszych 14 najlepszych uniwersytetów świata na liście szanghajskiej nie ma żadnego z Unii Europejskiej. Najwyższy jest na 15 miejscu. W pierwszych 50 jest zaledwie 5 uczelni z Unii Europejskiej. Stajemy się skansenem kulturalnym, gospodarczym oraz naukowym. Świat nam odjeżdża, a my stoimy w miejscu. Niektórzy mówią, no tak, ale chociaż zielone technologie w Europie się rozwijają. W ogóle się nie rozwijają. 9 największych producentów fotowoltaiki jest w Chinach, 10 jest w Stanach Zjednoczonych. Unia Europejska jeszcze parę lat temu była liderem w produkcji samochodów elektrycznych. Obecnie Chiny produkują 3 razy więcej samochodów elektrycznych niż Europejczycy, a produkcja samochodów w Unii Europejskiej spadła do poziomu z lat 70. Unia Europejska niestety się zwija. Takie państwa jak Polska rozwijają się jeszcze, ale Unia Europejska niestety się zwija. To, co wymyślili sobie europejscy biurokraci, to niestety jest powrót do biedy. Jeżeli wdrożymy tą politykę klimatyczną, to sama dyrektywa budynkowa, dyrektywa wywłaszczeniowa zmuszająca miliony Polaków do tego, żeby remontowali pod przymusem swoje domy, wymieniali dachy, wymieniali okna, to jest 1,5 biliona złotych. Polaków nie stać na remonty. Polacy dlatego jeżdżą starymi samochodami oraz mieszkają w nieremontowanych domach, nie dlatego, że mają takie hobby, nie dlatego, że lubią starocie, nie dlatego, że lubią takie trochę starsze wnętrza, a dlatego, że ich na to nie stać. Jak ktoś ma pieniądze, to ma nowy samochód, być może elektryczny, ma wyremontowany dom, ale jak ktoś nie ma pieniędzy, to dlatego właśnie tego sobie nie wyremontował. Jeżeli się ludzi do tego zmusi, no to nie wiem, skąd oni wezmą te pieniądze. Więc obecna niestety Unia Europejska, nie taka, o której marzyliśmy 30 lat temu, ale ta, która jest tu i teraz,
to jest bieda, to jest stagnacja gospodarcza. To są szalone plany, które sprawią, że ta bieda będzie jeszcze większa. A my, Polacy, my nie chcemy znowu być biedni. Nasi rodzice, nasi dziadkowie przez te dekady niewoli żyli w biedzie. My nie chcemy żyć w biedzie, my chcemy żyć normalnie. Chcemy dalej pracować, rozwijać się, bogacić, chcemy rozwijać swoje firmy, chcemy się uczyć. Chcemy za 10-15 lat być w zupełnie innym miejscu niż teraz. A nie tak jak Włosi, Grecy, Hiszpanie czy Francuzi, że przez 15 czy przez 20 lat w ogóle się nie rozwinęli. I nie dlatego się nie rozwinęli, bo im się nie chciało pracować, tylko mieli tyle regulacji, tyle biurokracji, tyle podatków, składek, że ten rozwój w zasadzie był niemożliwy. I niestety kierunek, w którym Unia Europejska zmierza, to jest dalsza bieda, dalsza stagnacja, już nawet nie postęp, ale wręcz cofnięcie się w rozwoju gospodarczym. Marzyliśmy też kiedyś... Marzyliśmy też kiedyś o wolności, o tym, żeby móc mówić to, co się myśli, żeby móc brać czynny udział w debacie politycznej niezależnie od wyznawanych poglądów, żeby można było jeździć na wakacje, gdzie się chce, latać, gdzie się chce, żyć jak się chce. I znowu tego nie ma. Unia Europejska to jest dalsze ograniczanie wolności. Już teraz mamy ograniczanie wolności słowa, nie wszystkie poglądy można swobodnie artykułować w debacie publicznej. Teraz Unia chce nas zmuszać do tego, żebyśmy remontowali swoje domy, wymieniali źródło ogrzewania, żebyśmy mieszkali tak, jak oni chcą, a nie tak, jak my chcemy. Chcą nam zakazać kupowania samochodów, ograniczyć nasze wyjazdy na wakacje. Chcą nawet, żebyśmy nie mogli naszymi samochodami wjeżdżać do naszych polskich miast. Ja nie rozumiem. Czemu jakiegoś Niemca z Brukseli interesuje to, czy ja wjadę do stolicy państwa polskiego? Żaden Niemiec nie powinien nam ograniczać wjazdu do Warszawy. Te czasy się skończyły prawie 100 lat temu. Chcemy mieszkać jak chcemy, jeździć jak chcemy, chcemy żyć normalnie, podróżować normalnie, a nie tak jak sobie wymyślili biurokraci z Unii Europejskiej. Chcemy też żyć... Chcemy też żyć bezpiecznie, mieć bezpieczne granice. Polska wkłada dużo wysiłku w to, żeby mieć bezpieczną granicę. Wszystkie państwa Unii Europejskiej są zobowiązane do tego, żeby pilnować swoich granic i nie dopuszczać do nielegalnej imigracji. I co robią państwa Unii Europejskiej? Otwierają swoje granice i wpuszczają miliony nielegalnych imigrantów. A następnie co chcą zrobić? Wyłudzić od nas pieniądze na utrzymanie tych imigrantów. My z Unii Europejskiej mieliśmy dostawać pieniądze, dotacje, mieliśmy dostawać KPO, a nie transporty nielegalnych imigrantów, które potem mamy chyba w jakichś obozach przechowywać znowu na polecenie Niemców. To jest jakiś skandal. Jak w bloku komuś rura pęknie, to on musi ją załatać, zalepić, a nie rozprowadzać wodę równomiernie po wszystkich sąsiadach. Tak się nie da utrzymać dobrego sąsiedztwa. Zwróćcie uwagę, że jak Polska się nie dostosowuje do polityki unijnej klimatycznej, emituje to CO2, to płacimy za to kary. A jak na przykład Włochy się nie dostosowują do polityki Schengen i wpuszczają imigrantów, to czy oni mają nam płacić za to, że nie stosują się do europejskiego prawa? Nie, to my im mamy płacić za to, że oni łamią prawo i wpuszczają do Unii Europejskiej nielegalnych imigrantów. To jest całkowite odwrócenie tego, co być powinno. Unia Europejska sprowadza nielegalnych imigrantów i nam każe za to płacić, że oni łamią prawo. Od tych nielegalnych imigrantów nie rośnie liczba miejsc pracy, za to rośnie przestępczość. Ostatnio w Niemczech liczba przestępstw spowodowanych przez imigrantów wzrosła o 18%. Polska ma jeszcze bezpieczne ulice i dalej chcemy mieć bezpieczne ulice. Chcemy, żeby można było w Polsce bez strachu poruszać się nocą po mieście. Nie tak jak obecnie w Europie Zachodniej. Dlatego nie zgadzamy się na pakt migracyjny, nie zgadzamy się na to, żebyśmy musieli przyjmować nielegalnych imigrantów i trzymać ich w obozach, albo płacić po 20 tysięcy euro za każdego sprowadzonego do Unii Europejskiej nielegalnego imigranta. Mówimy od lat o tych oczywistościach,
I ostatnio o tych oczywistościach zaczęło też mówić Prawo i Sprawiedliwość, domagając się właśnie zatrzymania paktu migracyjnego, zatrzymania Zielonego Ładu, artykułując swój eurosceptycyzm. Szkoda, że dopiero parę miesięcy po wyborach. Szkoda, że kiwają tym palcem w bucie dopiero wtedy, jak stracili wpływ na politykę państwa polskiego, jak przeszli do opozycji. Kiedy PiS rządził, to podpisywali Fit for 55, podpisywali Zielony Ład, podatki unijne, dług unijny, uzależnienie KPO od tak zwanej praworządności, to wszystko podpisał PiS. Janusz Wojciechowski, pisowski komisarz rolnictwa, powiedział nawet, że Zielony Ład to jest polityka rolna PiSu. I niestety miał rację. Dlatego trzeba wprost powiedzieć, że PiS oszukał Polaków, podpisał Zielony Ład i teraz za ten błąd my wszyscy będziemy płacić. Jesteśmy jako Konfederacja jedyną partią, która ma tutaj jakąkolwiek wiarygodność. Ponieważ poprzedni rząd zgadzał się na wszystko, czego chciała Unia Europejska, obecny też będzie zgadzał się na wszystko i my jako jedyni nie zgadzaliśmy się do tej pory na dalsze ograniczenie polskiej suwerenności, na podatki unijne, dług unijny oraz na politykę klimatyczną. Jako jedyni mamy tutaj jakąkolwiek wiarygodność. I to wszystko, co się dzieje, to cała polityka Unii Europejskiej, ona nie jest w oderwaniu od tego, jak zmienia się świat. Mówiłem już o tym, że świat nam ucieka, rozwija się, inwestuje w nowoczesne technologie, a my stoimy w miejscu. Niestety jest jeszcze gorzej. Świat się zmienia. Poziom bezpieczeństwa na świecie drastycznie maleje. Już mamy od ponad 2 lat wojnę za naszą wschodnią granicą. Parę dni temu Iran zaatakował Izrael. Widać, że zmierza to wszystko w bardzo niepokojącym kierunku, że te dekady spokoju powoli się kończą i trzeba szykować się na wojnę. Nie dlatego, żebyśmy chcieli do jakiejś wojny dołączyć, ale dlatego, że znamy to bardzo słynne, wielotysięczne już powiedzenie, że chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. My chcemy pokoju i dlatego musimy się jak najszybciej uzbroić po to, żeby ta wojna do nas nie przyszła. Po to, żeby nikomu nie przyszło do głowy zaatakować Polskę. Zbrojenia są olbrzymie pieniądze. Potrzebujemy czołgów, obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, potrzebujemy silnej armii i nie mamy na to pieniędzy. I w tym samym czasie, kiedy powinniśmy się zbroić, kiedy to powinna jedna na drugiej powstawać fabryki amunicji, broni, czołgów, rakiet, wszystkiego, nam się mówi, że my mamy stawiać wiatraki, że my mamy teraz pompy wymieniać, stawiać pompy ciepła, wymieniać jedne piece na drugie. Czy widzieliście państwo jakąś powstającą tutaj fabrykę amunicji? Czy widzieliście rozpoczęcie jakiejś produkcji czołgów? Jak to się dzieje, że mamy od 2 lat wojnę za naszą wschodnią granicą, a tu nie ma żadnego poruszenia? Ludzie mówią, że boją się wojny, rząd mówi, że niedługo będzie wojna, Donald Tusk mówi, że czasy pokoju już się kończą i żyjemy w okresie przedmiędzywojennym. I gdzie są te powstające fabryki broni i amunicji? Gdzie to wszystko jest? Dlaczego ściągamy tylko wiatraki, a nie czołgi? Wszystkie pieniądze, które idą na tą szaleńczą, obłędną politykę klimatyczną, powinny jak najszybciej pójść na zbrojenia. Ja się w ogóle nie boję tego, że za 50 lat będzie tu 2 stopnie cieplej. No załóżmy, że będzie, jakoś to przeżyjemy. Ale od tego Polska nie spłonie od tych 2 lat. Nawet jeżeli to zagrożenie jest, to ono jest kiedyś tam za dekady. A zagrożenie wojenne jest tu i teraz. My tą wojnę możemy nie mieć za 50 lat, tylko za 2 lata albo za 3 lata. Trzeba jak najszybciej przekierować wszystkie środki z polityki klimatycznej na zbrojenia i na tyle się wzmocnić, żeby nikt Polski nie śmiał zaatakować. Bo planeta nie płonie. Płonie w tym momencie Ukraina i bardzo nie chcemy, żeby spłonęła Polska. Dlatego musimy się jak najszybciej uzbroić. W tym momencie Polska nie musi się uczyć od Unii Europejskiej. To oni powinni uczyć się od nas. Rozwijamy się szybciej niż Unia Europejska, mamy większy poziom bezpieczeństwa niż Unia Europejska, mamy większy poziom wolności czy wolności słowa niż Unia Europejska. To oni od nas powinni się uczyć. My nie idziemy do tej Brukseli po to, żeby dalej wdrażać jakieś polityki unijne, żeby uczyć się od Europejczyków, jak doprowadzić do 15-letniej stagnacji gospodarczej, jak wywołać u siebie kryzys migracyjny, jak zwiększyć przestępczość na ulicach miast. My jedziemy tam po to, żeby to oni się od nas uczyli, żeby zobaczyli, jak można się rozwijać przez 30 lat, jak można się bogacić, jak jednocześnie można mieć bezpieczeństwo na ulicach, także kobiety z dziećmi nie boją się u nas wychodzić na ulicę. My im tam jedziemy mówić, jak
trzeba żyć, jak można normalnie żyć, w jaki sposób można zarządzać swoim państwem, bo oni już udowodnili, że tego po prostu nie potrafią. Ani na poziomie państw członkowskich, ani na poziomie Unii Europejskiej. Od 20 lat prowadzą Unię donikąd. My jesteśmy po to, żeby ten kierunek zmienić. Dlatego wysyłamy do Parlamentu Europejskiego naszych najlepszych ludzi. Tu w szczególności polecam Państwu marszałka Stanisława Tyszkę, który będzie kandydował z Dolnego Śląska. Marcina Sypniewskiego i Dobromira Sośnierza, którzy będą kandydowali ze Śląska. Konrada Berkowicza z Krakowa. Ale przede wszystkim polecam wszystkim Państwu dwie nasze najpiękniejsze twarze, dwie nasze kandydatki, to znaczy Annę Bryłkę z Wielkopolski oraz Ewę Zajączkowską z Warszawy. Jestem przekonany, że obie zrobicie świetny wynik i pokażecie wszystkim, że w Konfederacji można być kobietą i Konfederacja również jest partią dla kobiet. Zaczynamy tą kampanię wyborczą. To będzie krótka kampania wyborcza, zaledwie 2 miesiące. Będziemy wszyscy bardzo zmobilizowani po to, żeby zrobić jak najlepszy wynik, ponieważ w Unii Europejskiej, z tego co patrzymy na obecne sondaże, wiele się zmieni. Widzimy rosnące poparcie dla partii eurosceptycznych nie tylko w Polsce, ale w prawie każdym państwie Unii Europejskiej. Dlatego jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli zrobimy dobry wynik, to coś się uda zmienić, że nie będziemy tam tylko, w sensie nasi przedstawiciele, siedzieć i głosować bez wpływu na cokolwiek, ale że będziemy tam mieli realny wpływ na rzeczywistość. Czemu oni tak się spieszyli z paktem migracyjnym? Czemu on teraz musiał być przegłosowany, a nie po wyborach? Bo po wyborach prawdopodobnie nie byłoby już większości w Parlamencie Europejskim, żeby przegłosować pakt migracyjny. Wierzę głęboko, że po tych wyborach nie będzie również większości w Parlamencie Europejskim, żeby przegłosować inne wariactwa unijne. Że uda się to wreszcie zatrzymać i będziemy mogli żyć normalnie. Bardzo Państwu dziękuję.